Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania, wracamy do państwa. Czy Łukaszenka się zbroi? Pytamy w tym punkcie programu, bo generał Skrzypczak między innymi alarmuje, że tak się właśnie dzieje, że reżim Aleksandra Łukaszenki znów daje o sobie znać. O co chodzi? W pobliżu granicy z Polską ciągną transporty z rosyjskim ciężkim sprzętem bojowym. Jak może rozwijać się ta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? Jakie podejście ma właśnie w tym kontekście także do pomocy, do solidarnie ofiarowanej pomocy Polsce, także Unia Europejska, o której rozmawialiśmy w poprzednim punkcie programu. Witam ponownie naszych gości i rozpoczynamy od Marka Jakubiaka w tym punkcie programu. No, przyznam szczerze, że nie jest łatwa sytuacja. Za każdym razem, kiedy Rosja się zbroi, bo to nie Łukaszenka, tylko to Rosja, przemieszcza się na teren Białorusi zgodnie z umową podpisaną niedawno, z Biru tak zwanego. Mamy do czynienia tutaj z niewygodną dla Rosjan sytuacją, a więc oddzielności terytorialnej Kaliningradu, miejsca, które Rosja okupuje od II wojny światowej. I proszę państwa, mamy do czynienia z powiązanym tutaj sytuacją powiązaną na granicy ukraińskiej, która to od południa, wschodu i zachodu jest już praktycznie okrążona przez wojska rosyjskie. A Amerykanie muszą traktować sprawę bardzo poważnie, choć wydaje mi się, że Ukraina została sprzedana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że po tym, jak Amerykanie ogłosili, że nie będą dostarczać już uzbrojenia na teren Ukrainy, że tak powiem, sprawa staje się już, zaczyna być jasna i po prostu obawiam się, cieszę się bardzo, że Polska jest w NATO, dlatego że bez decyzji NATO nie możemy interweniować. Mówię to z premedytacją, dlatego że za każdym razem wydaje mi się, że tam te szable w rękach polskich polityków aż gorące się robią i chciałoby się pomachać szablą, a ja twierdzę, że Ukrainę trzeba wspierać, ale Ukraina musi sobie dać sama z tym radę. To jest 40-paromilionowy naród, który ma swój przemysł zbrojeniowy większy od polskiego i zamiast wyjeżdżać do Polski, to panowie Ukraińcy powinni własnej ojczyzny bronić. Takie mam zdanie na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o Białoruś, no cóż, Białorusini to jest naród, który z Polską nigdy większych zatargów nie miał. Białorusini zawsze byli naszymi sąsiadami, braćmi, współmieszkańcami Rzeczypospolitej, tak drugiej, jak i pierwszej. Od Unii Polsko-Litewskiej z Białorusinami mamy bardzo porządne kontakty. Traf chce, że Łukaszenka okopał się na swojej pozycji i reprezentuje na zewnątrz dzisiaj Białorusinów, co mnie bardzo martwi i upokarza nawet, powiedziałbym, Białorusinów, samych Białorusinów. Jest w stanie Łukaszenka troszeczkę porozrabiać, bo jest w stanie. Natomiast jego armia jest zbyt mała, to jest zbyt mała wydajność narodu bez Rosji, aby utworzyć jakieś kolosalne zagrożenie na naszej granicy. Raczej nie. Trochę porozrabiać tak, natomiast Polsce nie zagrozi. Bez Rosji, no właśnie, a czy tutaj Rosja będzie wspierała bardziej czynnie Łukaszenkę? Jarosław Gołzy. Łukaszenka nie jest samodzielnym podmiotem we wszystkich możliwych sferach, począwszy od politycznej, poprzez gospodarczą i również militarną. No, trzeba pamiętać, że Białoruś pod rządami Łukaszenki została wmontowana w system putinowski Rosji z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z słowa Łukaszenki, że jak Rosja będzie miała zbyt duże wpływy zewnętrzne na Białorusi, wtedy może zdecydować się na zmianę dyktatora. I problem Rosji to jest rzeczywisty problem, a to nie jest problem zbrojeń białoruskich. Te wszystkie buńczuczne zapowiedzi Łukaszenki o tym, jaką broń łącznie z atomową może dostać do ręki od Putina, no to są takie bzdury, które on opowiada. Ma coraz bardziej takie paranoiczne wystąpienia dotyczące wszystkich możliwych spraw, oczywiście przy całej chytrości tak zwanej, którą zachował i której coraz mniej może używać w relacjach z Putinem, ponieważ jest mu w tej chwili całkowicie podporządkowany. Stracił jakąkolwiek legitymację do rządzenia wewnętrzną,
I czynnik, który jest niezwykle istotny, który jest przeciwwagą dla tego, co próbuje robić Rosja, zbliżając się ze swoimi możliwościami militarnymi do granicy polsko-białoruskiej, no to jest społeczeństwo białoruskie, które nie ma najmniejszej ochoty na wmontowanie się w ten system. No to jest rzecz, która będzie się rozstrzygać na przestrzeni najbliższych lat, bo dyktatura Łukaszenki niewątpliwie zmierza ku końcowi, tylko nikt nie wie, jak ten koniec będzie wyglądał. I trzeba używać wszystkich możliwych instrumentów, aby ten koniec dyktatury Łukaszenki był jak najkorzystniejszy z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia relacji polsko-białoruskich. To jest kwestia ogólnej polityki, którą w tym momencie prowadzimy i jesteśmy do pewnego stopnia rzecznikiem sprawy białoruskiej, łącznie z Litwinami przede wszystkim, białoruskiej, czyli interesów białoruskiego społeczeństwa, które, tak jak mówię, nie ma najmniejszej ochoty na jakiekolwiek militarne awantury. Jej stosunek nie tylko do Łukaszenki, ale również do jego działań na polsko-białoruskiej granicy jest jednoznaczny. Wszystkie pomysły, które pojawiają się również na Zachodzie, są za przyczyną wpływów rosyjskich, próbujące przedstawiać Polskę i Litwę jako te paskudne kraje, które nie stosują się do humanitarnych zasad itd., itd., to na Białorusinach nie robi wrażenia. Bo ofiarami po stronie białoruskiej granicy z Polską są Białorusini. No, trzeba pamiętać o terrorze, jaki tam panuje. Ten terror jest nie do zniesienia i miejmy nadzieję, że w pewnym momencie przynajmniej zelżeje, a na koniec ten terror zniknie. I w tym kontekście należy zastanawiać się nad przyszłością Białorusi średnio i długofalowo, bo krótkofalowo niestety Łukaszenka za pomocą struktur siłowych i przy wsparciu Putina dzierży władzę i nie sposób tego zmienić, nie mogą tego zmienić Białorusini. Jeśli chodzi o cały kontekst związany z Ukrainą między innymi, ja bym tutaj nie zgodził się na takie jednoznaczne stwierdzenia dotyczące obecnej sytuacji Ukrainy. Po pierwsze, jeśli chodzi o sam potencjał ukraiński, Ukraina z 2014, a Ukraina z 2021 roku to zupełnie inne kraje, jeśli chodzi o możliwości obrony, czyli podniesienia kosztów ewentualnej agresji. Stąd między innymi ja traktowałem i traktuję dalej te poczynania rosyjskie militarne wokół Ukrainy bardziej jako wywieranie presji na Ukrainę, oczywiście próby destabilizacji wewnętrznej tego kraju, jak i przede wszystkim na Zachód, aby wywołać reakcję przede wszystkim obronną. Zasadą Putina jest agresja, a zasadą Zachodu niestety, i tutaj zgadzam się z krytyką między innymi polityki amerykańskiej, jest cały czas postawa defensywna, reaktywna. Zamiast wzmocnić wschodnią flankę NATO posunięciami wojskowymi, dyslokacją wojsk na przykład, czy infrastruktury natowskiej w odpowiedzi na zgrupowania wojsk rosyjskich wokół granic ukraińskich, to Joe Biden zgadza się na ten system czerwonych linii. Czyli my to zrobimy wtedy, kiedy Putin zrobi coś tam. No to tylko zachęca Putina do przesuwania tych czerwonych linii i przesuwania się również w stronę osiągnięcia zasadniczego celu. Dobrze, to jak mogłaby zareagować Ameryka? W jaki sposób, nie mówię też o, prawda, wymiarze politycznym, ale jakie narzędzia ma Joe Biden, w jaki sposób mógłby zareagować? Wyobraźmy sobie, że to Donald Trump na przykład, bo mówię o pełni wykorzystania narzędzi, które ma Ameryka, by powstrzymać Putina. Marek Jakubiak. Cała gra geopolityczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją polega na tym, że obok siedzą Chiny, które się śmieją z tegoże konfliktu. I jedna i druga strona o tym mówi. Teraz mamy szczyt Rosja-Chiny. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Pewnie się nie dowiemy, co pod stołem będzie mówione, ale jeżeli doszłoby teraz do jakiejś koalicji politycznej przeciwko Stanom Zjednoczonym, a przypomnę, że głównym postulatem rosyjskim jest jakby potwierdzenie czy zaprzeczenie przyjęcia w przyszłości Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu Rosjanie twierdzą, że zbliżanie się wojsk NATO do granic Rosji jest takim samym zagrożeniem, jak zbliżanie się wojsk rosyjskich do granic ukraińskich czy też polskich. Wydaje się, że Rosjanie chcą skrócić, czyli te terytorium terytorium niczyjego, tak bym to nazwał, pomiędzy Rosją a Unią Europejską
może okazać się takim polem siłowania się dwóch gigantów Amerykanów, Paktu Północnoatlantyckiego i Rosji. Ja bym nie przeceniał tutaj Rosji, bo technologicznie Rosja jednak parę lat ładnych jest poza tym pędem technologicznym. Oni tylko, że tak powiem, machają tymi szabelkami. Natomiast jest ich dużo, bo to jest milionowa armia, tam jest parę tysięcy czołgów, stąd uzbrojenie z Ukrainy w broń przeciwpancerną. No właśnie, na moment straciliśmy Marka Jakubiaka, więc Jarosław Guzy, jak patrzy na te kwestie, także na pełnię możliwości Stanów Zjednoczonych? Jarosław Guzy? Odpowiedź. No, to wszystko, co może zrobić, co mogą zrobić Stany Zjednoczone, to oczywiście jest pełne instrumentarium. Bo przecież pamiętajmy, jaka była sytuacja przed przystąpieniem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polski i innych krajów, łącznie z krajami bałtyckimi. No, przekroczono wszystkie tak zwane czerwone linie, które Rosja stawiała. Jeszcze Rosja i Jelcyna, bo przecież polityka rosyjska w tej sprawie się nie zmieniła. To jest polityka stref wpływów, a do stref wpływów zaliczano nie tylko Ukrainę, ale również kraje takie jak Polska. I te wszystkie przepychanki dotyczące infrastruktury NATO na naszym terenie, stacjonowania wojsk krajów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, no to wszystko już ćwiczyliśmy. I to samo dotyczy Ukrainy. I należy trzymać się tutaj pryncypiów. Ja zwrócę uwagę, że jednak wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest silne lobby, które bardzo jednoznacznie opowiada się za twardą polityką wobec Rosji, nieuleganiem groźbom. Mówię o bukareszteńskiej dziewiątce. Ten podmiot coraz częściej występuje samodzielnie ze swoim stanowiskiem. To jest stanowisko sprzeczne z tym, co proponuje często Berlin czy Paryż. A w przypadku polityki Bidena, no, powiedzmy sobie, skutecznie zablokowała bukareszteńska dziewiątka możliwość prowadzenia rozmów w przedziwnym formacie. Zresztą wymarzonym przez Putina, a to znaczy tak zwany koncept mocarstw, jeżeli do mocarstw zaliczyć dominujące kraje Unii Europejskiej, potencjałem gospodarczym, również wojskowym. Mówię o Niemczech, Francji, Włoszech, no i oczywiście Wielka Brytania, która wchodzi w grę już nie jako członek Unii Europejskiej, ale ciągle będąca krajem europejskim. Więc w tym przypadku ja bym powiedział, że należy prowadzić politykę nacisku na Waszyngton i taka możliwość istnieje. Pozycja Joe Bidena, również jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, jest bardzo słaba w tym momencie. No, porażka w Afganistanie, ta ewakuacja kompromitowała Stany Zjednoczone w oczach świata, zachęciła wszystkich przeciwników do kontynuowania jakichkolwiek agresywnych poczynań. W tym kontekście ciągle jeszcze przedstawiciele administracji Bidena i być może sam Joe Biden żyją złudzeniami. Tym złudzeniem jest między innymi możliwość rozdzielenia spraw rywalizacji z Rosją, głównie na planie militarnym, i z Chinami, głównie na planie ekonomicznym, ale potencjalnie również militarnym. Ten sojusz rosyjsko-chiński istnieje. Jest ku temu bardzo mocny fundament, którego nie zmienia, i to jest oczywiście kłopotą w przypadku długofalowych interesów rosyjskich, bo zagrożenie chińskie dla Rosji jest podstawowe. I ostatnie zdanie, bardzo proszę, dla Marka Jakubiaka jeszcze w tym punkcie programu. Absolutnie pełna zgoda. No, mamy taki obszar Związku Radzieckiego okupowany właśnie po II wojnie światowej, Mandżurią zwany. Tam, proszę państwa, do dzisiaj w miastach, dość dużych miastach, 98% to są mieszkańcy Chin, a jedynie władze miasta są rosyjskie. Nad Usurii już nie będzie żadnej bitwy. Te państwa zaczynają się bardzo mocno do siebie, że tak powiem, nawiązywać, współpracować i w zakresie zbrojeń, i w zakresie gospodarczym. Czyli po rosyjsku Chińczyk to Kitajec. Ja miałem okazję lecieć do Chin poprzez Szeremietiewo i proszę państwa, 3/4 samolotu to byli Rosjanie, którzy interesy robią z Chińczykami i bardzo dobrze im to wychodzi. Mówię niestety dlatego, że to, że Chiny są potężnym państwem, Rosja chyba wcześniej wiedziała od Stanów Zjednoczonych. Naprawdę. Właśnie.
I tu postawmy kropkę. Smutna puenta, ale niechże to będzie puenta naszej rozmowy. Marek Jakubiak i Jarosław Guzy byli naszymi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję. Dobrego dnia, do zobaczenia. I dziękuję oczywiście państwu za uwagę. Za moment wrócą kolejni prowadzący ze swoimi gośćmi.